Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Sowietków. Zacznę od tego, że chcę wam coś pokazać. Patrzcie. Jesteśmy praktycznie bankrutami. Mamy rubli tylko 343 tysiące. No mamy jeszcze w razie czego dolary, ale na chwilę obecną używamy tylko rubli i ich mamy niewiele. Aczkolwiek zarabiamy, także nie jest źle. Patrzcie, dochód z turystyki jest na poziomie około 22 tysięcy na miesiąc, więc nie jest źle. No i też eksportujemy trochę dóbr, że tak powiem, które wyprodukowaliśmy na granicę, więc zysk jest około 190 tysięcy na miesiąc, więc nie jest źle. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego mam tak mało pieniędzy. To już wam pokażę. Tylko sobie wystartuję czas, żeby sobie leciał. I teraz tak, zrobiłem poza odcinkiem, prawdopodobnie to było wczoraj lub przedwczoraj, kilka usprawnień. Jedną z nich jest tutaj kolejna elektrownia, patrzcie. Kolejna elektrownia węglowa z tego względu, że stwierdziłem, że tego węgla tutaj jest bardzo dużo, aczkolwiek teraz go już nie ma za wiele. Nie wiem, dlaczego się tak stało, że go tak aż dużo nie ma. Ale cegieł mamy dużo. Ten pociąg powiększyłem, tylko nie pamiętam, czy to zrobiłem na odcinku, czy to zrobiłem poza odcinkiem. Nie powiększyłem, przepraszam. Drugi pociąg tutaj jeździ. Chyba teraz jeżdżą dwa pociągi z cegłami. Zagubię się, bo mam swojego drugiego save'a i... się gubię, co, gdzie, co robiłem. Także sorry za to, za te pomyłeczki małe. Ale postaram się poprawić. Więc tak jak mówiłem, węgla mamy teraz tutaj nie za wiele, ale to nie ma problemu, jeżeli nam zacznie go brakować, to ja po prostu wyłączę sprzedaż tej elektryczności na granicy i z powrotem ten węgiel tutaj w nam wskoczy, więc nie ma żadnego problemu. Co jeszcze usprawniłem? Już wam pokazuję. Tutaj w mieście, co ja tutaj w mieście zrobiłem? Tutaj węgla jest w opór, nie? No, a ta elektrownia, to jest najważniejsza elektrownia, ona musi działać cały czas i ona działa, więc jest ok. Postawiłem jakieś dodatkowe budynki tutaj. Chyba ten postawiłem, o ile dobrze pamiętam, i ten. Żeby było więcej ludzi, którzy jeżdżą do kopalni właśnie węgla. No i populacja też nam troszeczkę wzrosła, jak widzicie, także jest ok. Robotnicy z niskim wykształceniem, bezrobocie jest tutaj 86 osób. No właśnie, dostawiłem też ja tam dostawiłem przedszkole jakieś dostawiłem tutaj w tym nowym miasteczku. Zaraz, w momencie, bo się zgubiłem. Tutaj, nie tutaj jeszcze. Dostawiłem przedszkole, tylko gdzie ja je dostawiłem? Tutaj chyba je dostawiłem, tak jest. Przedszkole 2, to jest to, dokładnie to. Tutaj dostawiłem to przedszkole, żeby tutaj mogli sobie dorośli swoje dzieciaczki zostawiać i mogli iść do pracy. No, bo tak jak mówię, chciałbym mieć bardzo dużo ludzi w tej właśnie kopalni węgla tutaj. Jeszcze jedną rzecz zrobiłem. Stworzyłem sobie... zaraz, gdzie to było? Tutaj to było. Średnie centrum dystrybucyjne. I teraz cały ten alkohol, mięso oraz żywność jest rozwożona tymi tutaj ciężarówkami. Więc tu już nie ma linii porobionych. Kilka linii usunąłem, pozbyłem się ich. I teraz wszystko jest rozwożone właśnie tymi pojazdami automatycznie, co mi się bardzo podoba. Bo nie muszę tego po prostu pilnować. Czy to jest wszystko, co ja zrobiłem poza odcinkiem? Chyba wszystko. No, wydałem dużo pieniędzy, także no... cóż. Może mi się to opłaci. Aha, chyba jeszcze zrobiłem gdzieś tu stację benzynową po drodze. Tak jest, tutaj. Tu jeszcze jest stacja benzynowa. Dobra, słuchajcie, co bym chciał zrobić w tym odcinku? Nie mam na to pieniędzy, a chciałbym zacząć wysyłać pociągi na granicę z paliwem i z masą bitumiczną, bo patrzcie, ile tego tutaj jest. Tutaj już jest full. Tutaj już jest full, a tutaj będzie zaraz full, więc chciałbym zacząć wysyłać pociągi, tylko że nie mam pojęcia jeszcze, jak to zrobić. Prawdopodobnie będę robił oddzielną linię kolejową. Nie będę tego łączył do tamtej linii kolejowej, bo to nie ma sensu. Poczekajcie, bo jeszcze przypomniałem sobie właśnie, że tutaj jest jakiś komunikat, że pociąg stoi zbyt długo. No, aczkolwiek już go nie ma, więc spoko. Może ja sobie wymarzę po prostu wszystkie te wiadomości. O, jak będzie się coś pojawiać, to... A, właśnie, patrzcie! Tu jest jeszcze usprawnienie, bo tutaj była droga, która przecinała te tory i zrobiłem sobie tutaj most. O! Żeby tutaj już na przykład te autobusy nie musiały stawać, jak pociąg przejeżdża. Żeby to bardziej płynnie działało, że tak powiem.
Dobra, ten węgiel, no coś tu tego węgla jest, spoko. Dobra, nie będę się teraz tym zajmował. Więc tak jak mówiłem, chciałbym zrobić linię kolejową do tej granicy, o ile tutaj w ogóle jest podłączenie do linii kolejowej, bo nawet tego nie sprawdziłem. No i okazuje się, że nie ma. Więc okej, trzeba będzie jakąś inną granicę znaleźć, gdzie jest kolej. Już w tą stronę nie ma, spoko. Kurde, szkoda, myślałem, że tu jest podłączenie do kolei, a tu lipa jest, widzę, no ale dobra, okej. To zrobimy sobie to z tej granicy, tutaj jest podłączenie kolejowe, prawda? Tak jest. I trzeba będzie jakoś teraz mądrze te tory pociągnąć. Tam mamy pcim dolny, jak widzimy, czyli te tory będą musiały gdzieś wyjeżdżać, nie wiem, albo tędy, albo do tej górki, dookoła i tam gdzieś, kurde, no nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie, na chwilę obecną, to ja sobie może zatrzymam czas. Wezmę sobie tory kolejowe. I przeprowadzę je może coś takiego tutaj. Tu. Spróbuję się przedrzeć tutaj przez te góry wokół, chociaż poczekajcie. Ja może sobie włączę, nie to, tak jak teren wygląda tutaj, żeby jak najmniejsze były różnice wysokości, no bo im mniejsze, tym mniej zapłacimy za tory, prawda? Także może zacznę sobie bardziej wyginać te tory, bo one tak jakoś tak trochę mało się wyginają. I zrobimy to tak. Może wytrzymaj prawo, żeby wyrównać teren. No dobra, może być. Tu zrobimy. Dalej. Pojedziemy tu. Na szczęście to równanie terenu nie jest jakieś bardzo mocno drogie, że tak powiem. Tu już się most nam robi. A nie, nie, most się robi. Dobrze jest. Taki wąwóz tutaj będzie. No i spoko. O Boże, teraz tutaj trzeba się jakoś przedrzeć. Tu już jest grubo. Ale może sobie zrobimy tak. Tutaj teren nam się fajnie wyrównał. To raczej nie będą proste tory kolejowe. Patrzcie, co tutaj się odwaliło. Nie, 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 ja tego nie mogę tak zostawić. Ja to kasuję. I połączymy się jeszcze raz. Damy radę się połączyć. Nie wiem, czy to się w ogóle połączy teraz. Może ja sobie jeszcze bardziej usunę te tory. Jeszcze raz to zrobię. Na razie jest czas zatrzymany, więc nie płacę nic kompletnie za robienie tych torów na chwilę obecną. Tu już chyba powinno być ok, mi się wydaje. I teraz tak, może wyjedziemy sobie tu. I może coś takiego. W tym miejscu. Tu już powinno dalej być w miarę płasko, aczkolwiek nie wiem, czy będzie wystarczająco dobrze. Zaraz idziemy i jedziemy. My mamy tam pcim dolny, więc w tamtą stronę trzeba się kierować. Ok. No to już może teraz sobie taki kawałek tu zrobimy. O. To jest tak, żebym ja się tutaj połączył, bo jak ja się tutaj nie połączę... Oj, strasznie się steruję tą kamerą tutaj. Pcim dolny. Tam już chyba widzę tą naszą elektrownię. Dobra, jedziemy tu. Aż się boję pomyśleć, słuchajcie, ile te tory będą kosztowały, nie? Bez kitu. Bo ja tak stawiam po kawałeczku, a to ja widzę, że tu jest coraz ciekawiej. Może dojedziemy sobie do... Nie. Tu sobie dojedziemy. Może tak to zrobimy. Skoro jest zbyt stromo, tutaj sobie zakręcimy, polecimy tędy. Tu widzę jeszcze jakieś małe wzniesienie, ale to już nie powinien być zbyt duży problem. Polecimy do tego miejsca. Teraz jak to wygląda? Fajnie by było wzdłuż tych linii wysokiego napięcia to zrobić. Później tutaj. To możemy zrobić coś takiego. Może tutaj tą stację postawimy. Dobra. Pojedziemy dalej z tymi torami. Dobra, niech będzie do tego momentu. I na razie, słuchajcie, przetniemy się przez tą drogę, no bo czemu by nie. O. A później tą drogę zrobimy po prostu nad tymi torami. Ale to już później. Na razie najważniejsze jest podłączyć te tory. Tak, nie wiem, czy mi się to uda zrobić w tym odcinku, bo dość czasu to zajmuje. Więc nie wiem, czy to mi się uda. Ale spróbuję. Dobra.
mostek mamy zbudowany. Sam ten most będzie drogi, coś mi się tak wydaje. Teraz jak to wygląda? Tutaj może sobie już zakręcimy. Tak, o. Tu pojedziemy tak. I na razie to zostawimy w tym miejscu. Teraz by się przydało tutaj przerobić. O Boże, dobra. Stacja przeładunkowa ropy paliwa. To mi jest potrzebne i to by się przydało gdzieś zmieścić. Fajnie jakby to było gdzieś w okolicach tych zbiorników. Ale teraz mi przeszkadzają te centra tutaj. Będę musiał chyba to przenieść. Aczkolwiek jak to przeniosę, to nie wiem, czy mi się to wszystko nie rozwali. Jakby to zrobić? Może by z tej strony zrobił? Tutaj? Jakby to tu wyglądało? Sobie poobracać tak kamerę, żebym widział, co robię. No i tutaj by mogło w sumie być. A właśnie, jeszcze kolega Malik, do którego oczywiście linki macie w opisie, żeby sobie do niego zajrzeć, powiedział mi ostatnio, że zrobiłem tutaj mały błąd. Jedno centrum dystrybucyjne by w zupełności starczyło. Ja nie muszę robić dwóch, żeby w dwa różne miejsca rozwozić. Tylko wystarczy sobie pozaznaczać przystanki i wszystko będzie ok. Także no nie wiedziałem o tym. Kiedyś to poprawię na pewno. A wracając do naszych torów, to jakby to tu najlepiej zrobić? Może tu? I teraz te tory. Połączymy się tak może. Teraz tak, nie wiem jak długie będą te pociągi, ale zakładam, że dość długie będą, więc ten tor może pociągnę tutaj i go połączę, bo nie będzie podwójny tor do samego końca, na pewno nie, bo to będzie za drogi interes. Dobra, czyli stację przeładunkową mamy, spoko. Teraz trzeba to jakoś podłączyć, żeby ta ropa i te paliwo się transportowało. O nie, ja mam to w złą stronę. Dobra, spoko, w sumie to... Mogę to ustawić jeszcze raz, bo nie jest to to. Bo to powinno być w tą stronę. A że mam zatrzymany czas, to jeszcze za to nic nie zapłaciłem. Także w sumie chyba nie straciłem nawet pieniędzy. Także git. Dobra, postawimy tutaj. Teraz te tory podłączymy z powrotem, tak jak były wcześniej. O, ten tor. Spoko, udało się. Czy ten budynek będzie miał prąd? Jeszcze tego nie sprawdzę, bo jest niewybudowany. Spoko. Dobra, teraz te pompy nieszczęsne trzeba jakoś podłączyć. Teraz tak. To jest paliwo. To jest drugi zbiornik na paliwo, ale mi się wydaje, że to nie ma znaczenia, który to będzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Aczkolwiek później to zmienimy w razie czego, jeżeli się pomyliłem. Ale okej, dobra. Czy to jest podłączone do jakiejkolwiek pompy? Nie jest podłączone. A czy zaraz, nie, jest podłączone do tej pompy, tak? Pokaż mi pod ziemią. Tak jest, do tej pompy. Czyli od tej pompy możemy sobie zrobić paliwo tu. I teraz jeszcze tylko masę bitumiczną by trzeba było podłączyć. Masa bitumiczna jest tutaj. Teraz pokażcie mi, jak tutaj wyjścia wyglądają. Tu jest wyjście, no to spoko. Kolizja z budynkiem? Serio? Którym? Dobra, zrobimy do tego miejsca. Do tego miejsca. Teraz postawimy po prostu zwykłą pompę. Która będzie tu. I z powrotem te kable już połączymy. I teraz powinno być ok. Jest podłączona i masa. Teraz jeszcze się tak zastanawiam, jak ja bym tu postawił inną pompę, ta, która ma dużo wejść, a... Znaczy jedno... Tak, dużo wejść i jedno wyjście. Mógłbym jeszcze ten drugi zbiornik podłączyć, patrzcie. Mogę już usunąć. Chodziło mi o tą pompę. Że teraz jeszcze muszę tą drogę stąd usunąć.
jeszcze raz, to była ta pompa. Czy to mi się podłączy? Aha, bo to mi się nie podłączy, bo tu jest droga. Ale tak mi się podłączy. Tutaj można sobie obrócić lustrzanie, budynek, tak jakby, także... taka informacja dla was, mała, która może się komuś przydać. Teraz tak, to już się tutaj podłącza, a teraz czy ja mogę podłączyć to z powrotem? Nie wiem, czy to jest podłączone, raczej chyba nie. Dobra, usunę sobie to. I tak sobie to podłączę i teraz powinno być ok. Teraz tak, ten zbiornik jest podłączony do tej pompy. Ten zbiornik jest podłączony do tej pompy, bo... Tylko zaraz, czy to jest wejście, czy to jest wyjście, to jest pytanie. Nie, podłączymy sobie to w ten sposób. Tak. I tak, już nie możemy. Kolezja z inną infrastrukturą. Aha, bo tutaj jest blisko, dobra. Ja sobie to usunę, jak mi się uda. Bo to jest, z tego co pamiętam, wejście do pompy, a nie wyjście z pompy. Dlatego to nie zadziała. Dobra, teraz powrotem to tutaj. A nie, to jest wyjście z pompy, patrzcie. No to git. No to nie, to teoretycznie mogę się tak podłączyć, spoko. Dobra, mamy to. To już jest. Więc powiedzmy, że to będzie działać, jak już pociąg będzie tutaj jeździł. Dobra, teraz tak. Przydałoby się zrobić... Tutaj jeszcze jeden równoległy tor, żeby te pociągi mogły się wymijać. Tylko fajnie, jakby było przyciąganie włączone. Zaraz, gdzie jest ten rozjazd? On tutaj jest. No to jeszcze przed mostem by się jeden przydał. Robimy go dosyć długi. O. Mam nadzieję, że to jest wystarczająco długie. Chyba powinno być wystarczająco długie. Dobra. Teraz kolejną mijankę zrobimy tutaj. Też dość długą. Nawet taką. Połączysz mi się? Dzięki. Kolejną mijankę zrobimy może tu. O. Spoko. Kolejną mijankę może zrobimy tu, jak się uda. Może nie w tą stronę, tylko wszystkie zrobimy w tą samą stronę. O. Tutaj. Aha, i tu już jest do granicy. No i spoko. Do granicy jest tylko jeden tor, prawda? Tak, jeden jest. W sumie tą mijankę mogą prosto już do granicy zrobić. Ale spoko, tutaj możesz sobie pociąg poczekać, aż tamten się wyładuje. Nie, jest ok, dobra. Nieszczęsne semafory trzeba od razu ustawić. Jak ja ustawiałem semafory, bo już nie pamiętam. Czy ten tor się tutaj połączy w ogóle? Gówno, nie połączy się. No właśnie, to jest budowanie torów, kurde. O, jeszcze tamten mi się rozwalił przy okazji. Pewnie. Dobra, tu powinno być ok. Teraz ten do tego. Teraz już chyba powinno być ok. Patrzcie, od razu nie ma pieniędzy już. Także chyba zaraz trzeba będzie wziąć kredyt. I my tak właśnie zrobimy. Bo nie ma sensu się z tym męczyć. Dobra, pierwszy kredyt, pierwsza pożyczka. Ile by tego wziąć? Może na razie sobie wezmę... W ogóle ile mogę wziąć? 3,5 miliona mogę sobie wziąć. Dobra. Może weźmiemy sobie na razie 750 tysięcy. Na okres lat dwóch. Nie wiem, jaka będzie spłata dzienna, znaczy miesięczna, ale spoko. Dobra, biorę. I tak, słuchajcie, pierwsze długi, kurczę. Ale trudno. Jakoś to może kiedyś spłacimy. No i teraz tak, tutaj tory znowu trzeba poprawiać, bo tu się nie połączyły. Oj, strasznie mi to złości. Nie wiem, czemu się tak dzieje. Dobra, teraz już będzie ok. Tutaj... Tutaj jest w porządku. Tu już się wybudowało. Tu już całe te tory są.
Oj, za daleki jest ten, ten odcinek. Dałoby się zrobić jeszcze jedną mijankę, że tak powiem. Bo te pociągi za długo będą stały w kolejkach. Zrobimy to tu. Semafor, sygnały na drodze? Serio? Gdzie? Co ty mi to opowiadasz? Jaki semafor jest na drodze? No, już nie ma semafora. Dobra, jakiej to jest długości? Wystarczającej mi się wydaje. Dobra, to łączymy tu. Niech się wybuduje. Jest w porządku ten tor? Chyba jest w porządku ten tor. Tutaj znowu się zepsuło, patrzcie. No ja zawsze za każdym razem muszę to sprawdzać, te tory, bo to jest po prostu jakiś mindfuck, co się z tym dzieje. I lepiej to sprawdzić, niż później się zastanawiać, dlaczego pociąg nie chce jechać, nie? Także zachęcam do sprawdzania takich rzeczy. Tutaj ten odcinek też jest bardzo długi. Ale trudno, już taki musi zostać. Później to zmodernizujemy, może kiedyś... Znaczy i tak na razie będzie tutaj jeździł tylko jeden pociąg. Więc nie ma to większego znaczenia, ale jak będzie więcej pociągów, to po prostu zrobi się tory w dwie strony i... I to będzie najlepsze rozwiązanie. Patrzcie, tutaj znowu się to samo zrobiło. Jeżeli wiecie, dlaczego się tak robi, dajcie mi znać w komentarzach, bo mnie to troszeczkę irytuje z tymi torami. I chciałbym wiedzieć, dlaczego się tak dzieje. Dobra. To mamy. Teraz tak. Na tym odcinku chciałbym zrobić lokomotowywownię. Tak wiem, powiedziałem poprawnie. Tutaj chcemy ją zrobić? Tak, tu ją zrobimy. Dobra, zajezdnia, zrobimy długą lokomotywownię. Zrobimy ją tak, żeby sięgało do jakiegokolwiek prądu. To może być nawet tu. Może być tak. Teraz jeszcze tankowanie trzeba zrobić dla pociągów. Może być nawet tutaj. Teraz połączenie drogowe. Oczywiście to wszystko będzie poprawiane jeszcze, te wszystkie drogi i tak dalej. Żeby to nie przecinało tych torów, bo to jest słabe, że to się przecina. Ale tak jak mówię, to jest na razie rozwiązanie chwilowe. To tutaj, to tutaj. To możemy połączyć tu. Ewentualnie jeszcze możemy podłączyć tu. Tutaj wszędzie trzeba będzie semafory zaraz zrobić. I zaraz to zrobimy. I teraz tak, podłączenie tutaj. To już może się nawet łączyć. Się mi mikrofon rozłączyło. Ostatnio mi się zaczęły dziać takie rzeczy, że mi rozłącza w ogóle... mikrofony, słuchawki i tak dalej. Nie wiem w ogóle, co się dzieje z tym komputerem. Prawdopodobnie coś jest nie tak z płytą główną, ale... Nie będę wam teraz o tym nudził. Te tory troszeczkę nie powstały tak, jakbym chciał. Chciałbym te tory podłączyć bardziej tu. O, nawet się to uda, patrzcie. No i git. Ok. Chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz, tylko nie wiem... nie wiem, jak to wyjdzie z tą rzeczą. No bo tak, chciałbym używać centrum dystrybucyjnego tak samo jak z ciężarówkami. Ale... ale nie wiem, na jakiej zasadzie to ma to działać. Czy muszę w lokomotywowni kupować lokomotywy i tak dalej, później przypisywać do tego centrum? Czy w tym centrum mogę kupić? Czy tam się kupuje tylko wagony, czy tylko lokomotywy? Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie to działa. Także... no co, muszę się chyba jakoś przekonać, prawda? Dystrybucja, małe centrum, kolejowe centrum dystrybucji. Mikrofon, nie wiem, co się dzieje. Wolałbym, żeby to było na głównym torze, aczkolwiek nie musi do końca być. Może to być nawet tutaj zrobione. Możemy tak to zrobić. Czemu by nie? Tutaj tę drogę zaraz połączymy. No, może być nawet tak to podłączone. O! Teraz
te tory, chciałbym to podłączyć. Może od razu do tego toru. Do tego toru. To już będzie do pojedynczego toru. O, może być nawet do tego. No i dobra, i mamy to. Zobaczmy, jak to w ogóle działa. Kup pojazdy, ha, czyli tutaj się kupuje lokomotywy, ok. No to kupimy na razie kolejowe centrum dystrybucyjne, aha, tutaj trzeba będzie paliwo dowieść, może wiecie co, ja od razu to zrobię. Gdzie było to centrum dystrybucyjne pojazdów tutaj? To są same cysterny, więc one mają dowozić tu jeszcze paliwo, tu jeszcze paliwo. I nie wiem, czy jeszcze jednej stacji benzynowej, tak jakby dla pociągów, nie zrobię gdzieś tu po drodze, ale to zaraz zobaczymy. Dobra, teraz zobaczmy, jak to działa. Chciałbym dokupić lokomotywę, tylko którą, spalinowóz na pewno, bo nie mamy tutaj jeszcze żadnej sieci trakcyjnej, więc będzie to któraś z tych lokomotyw. Strasznie drogie one są, ale myślę, że ta da radę. Dokupimy tą lokomotywę. Sieć kolejowa wymaga sygnału inwestorów, potrzebne po... No ja wiem, o co chodzi, zaraz to zrobimy, już zatrzymam czas. Wagon towarowy i teraz chciałbym jakieś cysterny. I może nawet te duże, 120 ton jedna. Ile tego mogę kupić? Sześć tylko mogę kupić, no i niech będzie 6 w sumie. Może być. Teraz tak, przystanki. Jedziesz załadować to tu. I granica, 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 granica. Tu jest granica, to wyładowujesz tu. Co ładujesz? Masę i paliwo. Zostawiasz 20%. I powinno być chyba w porządku. Przez chwilę się zgubiłem, gdzie jestem. I teraz zobaczmy, czy to będzie działać. Tutaj pociągi już chyba są. Wagony stoją. Aha, jeszcze semafory muszę zrobić, słuchajcie. Także jeszcze semaforki. Teraz jakby to tu zrobić? Jezu, tutaj tory się na siebie nakładają. Nie może tak być. No jak to tak? Może inaczej, ja może tak usunę te tory, jeszcze raz to po prostu zrobię. Tutaj wszystkie tory muszą być połączone, czy tylko wystarczą na przykład dwa albo jeden? Bardzo mnie to zastanawia. Tutaj tor, dobra, powiedzmy, że tego podłączymy do tego tora, o. Okej, tu jest spoko, tutaj też jest chyba w miarę spoko. Czyli tą lokomotywę w ogóle niepotrzebnie tutaj stawiałem. Ale okej. Dobra, sygnalizatory teraz. Sygnalizator niech będzie może w tym miejscu, w dwie strony, tutaj też w dwie strony. Tutaj, tutaj. Tutaj i tutaj. Później tak. Tu jeszcze ma sygnalizator. Tu musi być, tu musi być. Tutaj, tutaj. Tu jest chyba już wszystko ok. Teraz robimy tak sygnalizatory. To może być na razie w dwie strony, bo i tak, tak jak mówię, tutaj jeden pociąg będzie jeździł tylko. Tu. Może jeszcze tu zrobimy sygnalizatory, zobaczymy, jak to będzie działać. Tu nie możemy. Dobra, tutaj. Tutaj. Raz dalej. No, w sumie może być tak, jak jest. To samo zrobimy z tej strony. Później, gdzie są jeszcze te mijanki kolejne? Tu zrobimy, tu zrobimy. Tutaj, tutaj. Co tu jest? Kolejna mijanka zaraz obok? No spoko, niech będzie.
Dobra. Tutaj. Już chyba będziemy powoli do granicy dojeżdżać, tak? Czy nie? Tu i tu. Tu. No i tu już jest granica, spoko. Mam nadzieję, że te sygnalizatory są dobrze zrobione, aczkolwiek pewnie mnie zlinczujecie w komentarzach, że są źle. Ale spoko, a tu jeszcze nie, brakuje sygnalizatorów, jeszcze tu i tu. Na razie wszystkie tory będą w jedną, znaczy w obie strony, żeby tutaj nic złego się nie działo. No i zobaczmy, pociąg już wyjeżdża, zobaczmy co się będzie z nim działo. Obserwuj. Zjechał na ten tor, spoko. Co tu się stało? Stop. Dostępne materiały z... Stacja pomp? Co? Czemu są tylko 3,2 tony masy bitumicznej? O co tutaj chodzi? Co tu się stało? Chyba wiem co się stało, aczkolwiek... Momencik, o co tu chodzi? Tutaj jest wszystko podłączone. Tu jest wszystko podłączone. Tutaj tego jest dużo, tutaj tego jest dużo. O, coś takiego się tutaj stało. Serio? Procent składowania. Nie, procent składowania ma być nawet te 10%, ale chodzi o wyładunek. Budynki docelowe na maksa, o co tutaj chodzi? Co tu się zepsuło teraz? No przecież ten pociąg jedzie prawie na pusto teraz, patrzcie. Załadunek, wyładunek 100%, no ale... Ma tylko masę bitumiczną, 2,2 tony. Bardzo dziwne to jest. Nie rozumiem, co się stało. Stacja przeładunkowa ropy paliwa, procent składowania 9%. 19%, nie, dobra, niech będzie te 9. Ale wyładunek jak to, żeby był na 100%. Dlaczego nie mogę tak ustawić tego? Maksymalna długość składu 154 metry, to nie ma znaczenia. Powiązane pojazdy, to będzie ta lokomotywa, dokładnie tak. Czemu to się załadowało tak mało? Czemu tylko masa bitumiczna się załadowała? Nie mam pojęcia, co tutaj się stało. Tu powinny być dwa rurociągi podprowadzone. Zaraz, tutaj jest paliwo, tu jest paliwo. Tu jest ta masa nieszczęsna. Ale masa jest podłączona do tej pompy. To jest źle chyba podłączona. To jest w ogóle podłączone do tej pompy i do tej pompy. Czekajcie, ja sobie muszę coś sprawdzić jeszcze szybko. To mi nie daje spokoju tu. Ja tutaj źle rurę podłączyłem. To mi tu nie pokazuje. Nie, no to jest dobrze. Aha, tej rury mi nie chcę teraz skasować. No dobra, okej, okay, bo ona jest na wierzchu, okej. Okay. Nie, no powinno być wszystko w porządku. Tutaj jest paliwo. No to paliwo poliza z inną infrastrukturą, okej. Okay. Tutaj też. Dziwne to jest.
Masa bitumiczna. Jeszcze raz. Wszystkie, ja usunę w ogóle wszystkie te rurociągi, sześciuteńkie. Bo coś tu jest nie halo. To usuniemy. Teraz to usuniemy. Usuwaj to wszystko. Dobrze. Teraz tak, jeszcze raz. Ten zbiornik, one były połączone, te zbiorniki ze sobą. Więc ja oddam te połączenie. Ale mi się to dziwnie wykręca. Tyle, nie da się tego inaczej zrobić. Nie chcę tego tak wykręcać. Dobra, spróbuję to górą zrobić. Może górą się uda? Nie, górą też się kręci. Dobra, w sumie to jest pod spodem, to nie będzie tak wykręcone, ok. I teraz jeszcze potrzebuję usunąć to. To już jest na górze. Teraz tak, tu jest pompa wejściowa, a wyjście jest do tego zbiornika, spoko. I ten zbiornik chciałbym podłączyć do tego. I to powinno być paliwo podłączone. A masa bitumiczna... Tylko, że to chyba nie może jednym rurociągiem iść. Spoko, to zrobimy po prostu oddzielnie w takim razie. Puścisz mnie tutaj? Puścisz mnie tutaj, tak? O, w taki sposób. Teraz wejście zrobimy tak, zaraz podłączę drogę. Tu jest teraz w porządku. No i dobra, niech się to wybuduje i zobaczymy, co się stanie. Bo ja się tak zastanawiam, czy tutaj jeszcze nie trzeba będzie jakiegoś... Ten budynek nie ma połączenia z magazynem lub fabryką, no bo już znowu nie mamy pieniędzy, dlatego nie ma podłączenia. Dobra, słuchajcie, bo już ten odcinek długo trwa, ten mikrofon też mi co chwilę rozłącza, denerwuje mnie to, także będę kończył ten odcinek. Ja już sobie to pokombinuję po odcinku, zobaczymy, co tu się dzieje, podłączę to jeszcze raz i w kolejnym odcinku dam wam znać, co było nie tak. Wy, jeżeli oczywiście wiecie, też dajcie mi znać w komentarzach. No i co, i tyle. Miłego weekendu wam życzę i do usłyszenia w poniedziałek. Trzymajcie się i cześć.